Nazywam się Kajetan Węsierski, jestem studentem trzeciego roku wychowania fizycznego na tej pięknej akademii i dzisiaj prowadzimy mały program Sondę Uliczną, w której zadajemy pytania o święta. Cześć Adam. Cześć. Słuchaj, fajnie, że Cię widzę. Jak wiesz, mamy grudzień, połowy grudnia, zbliżamy się coraz bardziej do świąt. To będzie piękny okres i mam do Ciebie takie pytanie, z racji, że w Polsce bardzo, bardzo dużo uwagi przykuwamy do różnego rodzaju tradycji. Powiedz, czy u Ciebie w rodzinie, u Ciebie podczas świąt są te tradycje kultywowane? Czy macie jakieś takie swoje małe zabobony w cudzysłowie? Tradycje u nas, znaczy w sumie najbardziej mi się rzuca w oczy i przychodzi na myśl, także zawsze przed Wigilią to właśnie jestem wyznaczony do czytania Biblii i to jest właśnie takie, no super, i coś powtarza co roku, a tak ogólnie no to wiele się nie różni chyba u nas niż w wielu polskich rodzinach, no bo czy to razem przyrządzamy jedzenie, ubieramy choinkę razem z rodziną i myślę, że takie w sumie podstawowe rzeczy, nie ma nic czegoś takiego, wiesz, niesamowitego, nie? Okej, czyli takie typowe, mocno typowe rzeczy, tak, ale bardzo rodzinne. Tak, ale bardzo rodzinne. Wszyscy razem to robimy, wszyscy razem zawsze co roku i jest super klimat i klimat rodzinny i czuć święto po prostu, nie? Super, super, o to chodzi. Wesołych świąt Ci życzę. Trzymaj się, hej. Iza, chodź na chwilę. Cześć. Cześć. Słuchaj, ja chciałem Ci zapytać takie moje pytanko, Ci zadam może, czym są dla Ciebie święta? Dla mnie święta to przede wszystkim taki magiczny czas spędzony z rodziną. Jesteśmy wtedy, to jest najdłuższy czas w roku tak naprawdę, kiedy jesteśmy wszyscy razem i mamy dla siebie chwilę i możemy spędzić go znowu razem, ile razy razem można mówić, ale to są właśnie dla nas święta. Dokładnie. Czym są dla profesora święta? Święta to jest tradycja, to jest szacunek dla historii naszej kultury polskiej, także jest to wielkie przeżycie dla wszystkich rodzin. Okej, to może skoro przy tej historii, przy tej tradycji, jakie tradycje są kultywowane u profesora w domu podczas świąt? Może jakiś karp, może sianko pod stołem, wolne miejsce dla gościa? O, zawsze wolne miejsce dla gościa i oczywiście w dniu Wigilii jest post, więc ryby są do jedzenia. No i oczywiście choinka świecąca, która jest symbolem świąt Bożego Narodzenia. Hej, cześć. Cześć. Fajnie, że się widzimy. Słuchaj, mamy grudzień, okres świąteczny się zbliża. Powiedz, czym są dla Ciebie te święta? Wyjątkowym czasem spędzonym z rodziną, wśród bliskich i przede wszystkim w domu. Okej. A prezenty? Prezenty kupione? Jeszcze nie, właśnie na ostatnią chwilę wszystko. Cześć Seba, fajnie, że na siebie wpadliśmy. Cześć. Słuchaj, powiedz mi może, jak spędzasz najbliższe święta? Najbliższe święta, Wigilię spędzam z dziewczyną i jej rodziną, a następnie udaję się na pierwszy dzień świąt i resztę świąt do swojej rodziny. Super, czyli święta w dwóch miejscach. Tak jest. Mamy grudzień, okres świąteczny się zbliża. Powiedz mi, jak przygotowania do świąt? W sumie jeszcze nie zacząłem, ale w trakcie. Okej. Prezenty kupione? Wszystko kupione. Zapakowane. Jak u Ciebie wygląda sprawa z choinką? Z choinką? Sztuczna, naturalna? Nie, koniecznie musi być naturalna. W samym domu mieszkamy jeszcze z babcią i z ciocią, to mamy trzy choinki. U nas jest zawsze sosna, a dwie sosny i jeden świerk, zawsze duży, największy, przy którym jest Wigilia i tak to właśnie u nas jest. Tam znajdujemy wszystkie prezenty od Mikołaja. Okej, super, dziękuję i wesołych świąt życzę. Wesołych świąt. Miłego dnia. Przede wszystkim jest to dla mnie dobry, spędzony czas z rodziną i taka odskocznia od życia codziennego. Czyli liczy się dla Ciebie to, żeby być po prostu razem, to jest taki czas spotkań tak naprawdę i... Pobranie to jest odpoczynek od codzienności, od obowiązków. Okej, super. Dzięki bardzo, wesołych świąt. Dzięki. Święta świętami, ale po świętach szybko następuje Sylwester, a potem Nowy Rok. To jest taki popularny czas, żeby po prostu coś sobie zaplanować, wyznaczyć jakieś cele. Powiedz, jakie Ty masz postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne to taki jeden z moich celów, to jest też wrócić po kontuzji do pełnej sprawności, do wysokiej formy sportowej oraz no oczywiście napisanie licencjatu i się obronienie na jak najlepszą ocenę. Święta Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas. W związku z tym chciałabym całej społeczności akademickiej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, ciepła rodzinnego, wspaniałych świąt, żebyście Państwo wszyscy dostali wymarzone prezenty, żeby spełniły się Wasze marzenia, zarówno te świąteczne, jak i też na pewno noworoczne. I życzę również Państwu wzajemnej życzliwości, a także przede wszystkim wszelkiego dobra. Wesołych świąt!